Dzień dobry Państwu, kłaniam się pięknie. Dzisiaj zgłaszam się z Rzeszowa, z samego serca miasta, z rynku, a moim gościem jest absolutny top wśród juniorów w Polsce, Wiktor Lampart, reprezentant Motoru Lublin, ale człowiek co, urodzony w Rzeszowie i mieszkaniec Rzeszowa. Cześć Wiktor. Tak, witam wszystkich. Tak, urodziłem się w Rzeszowie. Wychowałem się pod Rzeszowem, 12 km od Rzeszowa, w sumie w takiej małej miejscowości, nazywa się Borek Stary, ale mieszkam już od jakichś, myślę, że już prawie 4 lat w Rzeszowie. Zajawka na motocykle kiedy się zaczęła? Szlak przecierał starszy brat, dużo pomagał, namawiał, podpowiadał? Tak naprawdę nigdy nie byłem namawiany, że tak powiem, ani zmuszany do niczego, ani nawet jakoś tak mocno zbytnio zachęcany, że tak powiem, tylko w sumie... Ale tak, mój brat dużo mi w tym pomógł. W sumie od samego początku, jak jeszcze mój pierwszy motor, to kupił mi on. Hondę 50, taką małą. Ile lat miałeś? Kurde, tak mi się wydaje, że z 5. Nie jestem na 100% pewny, ale wydaje mi się, że to było gdzieś tyle, 5, może 6. I kiedyś mi, pamiętam, najpierw przywiózł mi ją, pożyczył od kogoś, bo w sumie pewnie nie wiedział, czy w ogóle mi się to spodoba. I w sumie to normalne, że ją pożyczył. No i ja ją jeździłem ciągle, praktycznie przez ten cały czas, przez który ją miałem, tam koło domu. I później pewnego dnia mi ją przywiózł i już kupioną, już sobie ją jeździłem cały czas wtedy. Dodajmy tylko, że Dawid Lampart, chodzi o Dawida Lamparta, żużlowca. Ty pewnie byłeś jego największym fanem wtedy, jak miałeś tam 5, 6, 7 lat, gdy dostałeś taki prezent, no i miałeś żużlowca u boku z czasem. Wtedy tak, ale szczerze mówiąc w tamtych czasach tak bardzo nie interesowałem się żużlem, praktycznie w ogóle. Ale tak, no jak w ogóle jeszcze, jakbym miał komu kibicować, no to wtedy to na pewno jemu. A jak trafiłeś na stadion? Na stadion w ogóle to ja pamiętam pierwsze zawody, to byłem na jakimś turnieju, który tam, czy może to był finał, ja nie pamiętam już wtedy. Pamiętam, że wtedy na koniec to były fajerwerki na stadionie. To byłem w ogóle tak na zawodach, bo tak to w ogóle nie jeździłem tam oglądać. No a później, zanim zacząłem jeździć, no to właśnie Dawid brał mnie tam na trening, czy tam na stadion, na jakieś zawody, to już tam zacząłem oglądać. I tam jeździłem, no trenowaliśmy na pitbike'ach i w ogóle. No i pewnego dnia w sumie Dawid zabrał mnie na trening właśnie ze szkoły, właśnie na stadion. Tam dostałem jakieś ciuchy, tam rzeczy od klubu i właśnie dałem się przejechać wtedy na swoim motorze, jak miałem 13 lat. No i w sumie od tego treningu to się zaczęło i do dzisiaj trwa. Bo zaczynałeś, dodajmy, w Stali Rzeszów, a jeszcze dodam i zapytam, rodzice nie mieli nic przeciwko, no bo żużel to nie jest sport dla grzecznych dzieci. No nie, żużel jest niebezpieczny, to prawda, ale no rodzice, mama tam, ona nigdy w sumie nie oglądała zawodów, zawsze w sumie wolała sobie przeczekać te zawody gdzieś indziej, niż w trakcie ich słuchać, gdzieś później, dopiero jak już wszystko było dobrze. Ale nie miała problemów, bo chyba rozumie to, że najważniejsze to się spełniać w życiu i umożliwiać to drugiej osobie, a nie blokować. Pamiętasz swój debiut w lidze? Miałeś 16 lat, dokładnie 16 lat, chyba w urodziny debiutowałeś, albo jeżeli nie mylę. Właśnie możliwe, że tak, ale nie jestem pewien na 100%, ale prawdopodobnie był to właśnie dzień moich urodzin. No możliwe nawet na 90% i tak, pamiętam, to było w Łodzi. W Łodzi i zdobyłem chyba wtedy, nie wiem, 6 może, albo może 8 punktów. Nie pamiętam, ale to był nawet dobry mecz. No rewelacja na pierwszy raz, no. Tyle punktów. Jeszcze na tamtym torze w Łodzi, który był raczej nielubiany przez innych zawodników, ale ja tam jakoś dałem sobie radę. Twoim atutem jako chłopaka wtedy to co była? Ta odwaga? Bo przecież nie miałeś jeszcze umiejętności na tyle, żeby sobie radzić, nie wiem, ze starszymi rywalami, z mocniejszymi, z bardziej doświadczonymi. To była brawura? Ja nigdy nie czuję się słabszy od kogoś, nawet jeżeli może jestem w rzeczywistości. I wtedy też nie, i po prostu wierzyłem w siebie, miałem tę pewność siebie, że mogę wygrywać z każdym i po prostu, no i dałem radę. Twoja kariera jakby przyspieszyła, mam takie wrażenie, gdy zmieniłeś klubowe barwy, ale może się mylę, ale jakie jest twoje odczucie? Znaczy się...
klubowe barwy, no na pewno miało to jakiś wpływ, ale tak naprawdę no musiałem je zmienić, jeżeli chciałem się rozwijać dalej, no bo wtedy, kiedy my jeździliśmy w Rzeszowie, no to już kończył się tak naprawdę ten dobry czas Rzeszowa, bo w sumie z moim bratem, no to my tam radziliśmy sobie w miarę dobrze, no ale cała drużyna w sumie, no spadliśmy z tej ligi wtedy, kiedy awansowaliśmy, kiedy właśnie skończył się ten rok, po którym poszedłem tam, więc no ja nie chciałem jeździć w drugiej lidze i mój brat też. I po prostu, żeby zrobić krok naprzód, a nie krok w tył, no to musieliśmy zmienić klub. Motor Lublin to była jedyna propozycja, czy były inne propozycje w tamtym czasie dla młodego chłopaka, utalentowanego juniora? Z tego co pamiętam, to wtedy też coś z Gdańskiem było mówione, może też z jakimiś innymi klubami, ale to już nie pamiętam nawet. Z Ekstraligi też chyba Tarnów. Już wtedy w tamtym czasie, pamiętam, to też na pewno był Tarnów, wiadomo, lepsze warunki finansowe i w ogóle, ale zdecydowaliśmy się zostać w pierwszej lidze, żebym żeby jeszcze nie wchodzić na ten najwyższy level, żeby mieć większe szanse na większą możliwość jazdy. Przemyślana decyzja. Lublin wtedy awansował do pierwszej ligi, no i tak jakby wskoczył na taką trampolinę, bo za chwilę już była Ekstraliga i to teraz idzie w tym kierunku, że z roku na rok coraz lepszy wynik, a w tym roku może być ten najlepszy. No miejmy nadzieję. Tak, ja się cieszyłem, że poszliśmy wtedy do Lublina. Podobało mi się nowe miejsce, tak naprawdę ja wcześniej to tak praktycznie w ogóle nie wyjeżdżałem z domu, nawet tam na jakieś wakacje to w sumie tylko nad morzem, jakoś tak za dużo nie podróżowałem, jedynie z moim bratem tam dopiero zacząłem na jakieś zawody, więc zmiana klubu na Lublin i w sumie spędzanie tam dużo czasu to dla mnie było coś takiego nowego. Zostaje rzucony wodę. Od razu. To był kontrakt zawodowy, poza domem, poza rodzinnym miastem, w obcym terenie troszeczkę. Jak to sobie radziłeś jako młody chłopak? Budowanie teamu. Rafał Trojanowski był od zawsze z tobą, bo to duże doświadczenie. Znaczy się w Rzeszowie właśnie w tym momencie, w którym poszedłem do Lublina, to on właśnie się pojawił na tej mojej drodze. I już wtedy, znaczy się tak naprawdę nie byłem tam sam, no bo jednak byłem też z bratem. Zawsze to było jakieś dodatkowe dla mnie wsparcie, właśnie był też Rafał, więc myślę, że dużo ciężej byłoby mi, gdybym zdecydowanie sam tam był, a nie z całą tą właśnie otoczką, czyli właśnie z moim bratem i z nim. I co tam jeszcze pytałeś w tym pytaniu? Właśnie, czy ci było bardzo ciężko tak w tym nowym otoczeniu? Znaczy się? Trzeba było walczyć o składa. Zawsze koszula bliższa ciału, gdy ma się własnego wychowanka na przykład w klubie. Ty byłeś z zewnątrz. No tak, no wiadomo, warunki finansowe w pierwszej lidze to nie są jakieś tam nie wiadomo jakie dobre, zwłaszcza gdzie ja tak naprawdę, kiedy zaczynałem właśnie wtedy w motorze, to nie miałem nic tak naprawdę. W Rzeszowie miałem kontrakt amatorski, więc wszystko zostawiłem tam, bo nic nie było moje. No może miałem tam skrzynkę z narzędziami, musiałem motory dopiero kupić, więc... Wszystko było nowe wtedy dla ciebie. Tak, tak. Motory nawet nie mieliśmy, żeby to wszystko skompletować, żeby to miało ręce i nogi i wyglądało w miarę profesjonalnie, no to braliśmy tam części właśnie od Jacka Trojanowskiego. Tutaj w sumie on jest praktycznie moim sąsiadem teraz, jego warsztat, no on to tak niekoniecznie. Żeby właśnie, no bo nie mieliśmy wtedy tyle pieniędzy, żeby kupić dwa nowe silniki, dwie nowe ramy, ale wszystko to z Rafałem, Rafał to w sumie zorganizował tak, że wszystko było tak, jak powinno być. Tip top. Dzisiaj jesteś na absolutnym topie wśród juniorów i chciałoby się powiedzieć, albo takie przemyślenia, aż szkoda, że ten czas tak szybko leci i kończysz ten bieg juniora. Ty jako junior czujesz się spełniony? Nie do końca, szczerze mówiąc. Zależało mi na tym tytule Mistrza Świata. Nie wiem, czy uda się to zrealizować. Teraz już raczej nie będę miał tej możliwości. Ale cieszę się, że udało się zdobyć w sumie 5 tytułów drużynowego Mistrza Świata, Mistrzostwo Europy. No trochę tych medali nazbierałem, mam w sumie nawet zdjęcie ich powieszone, mam wszystkie razem. No wydaje się ich dużo, ale jednak trochę brakuje mi właśnie tej wisienki na torcie. Jeśli chodzi o tą rywalizację, Speedway Grand Prix 2, porozmawiajmy właśnie o tegorocznych zawodach, bo one, niektórzy mówią, że pechowe, że słabo zorganizowane, że tory mocno takie niekompletne. Praga, Cardiff, co ty powiesz o tych zawodach? No ja powiem szczerze, że no
tory były bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o, no, albo po prostu bardzo słabo przygotowane, tak bym mógł to bardziej nazwać. W Pradze podeszło. Tak, uważam, że w Pradze te zawody tak naprawdę nie powinny się odbyć. Myślę, że żaden normalny komisarz u nas przed zawodami jakimiś ekstraligowymi, czy nawet w pierwszej, czy w drugiej lidze, myślę w Polsce, nie dopuściłby tych zawodów do startu, bo, no bo tak naprawdę na torze była jedna ścieżka, którą dało się normalnie jechać, bo jak się wjechało poza tę ścieżkę, to po prostu albo się ktoś przewracał, albo wciągało go pod bandę. Więc no naprawdę trzeba było uważać, żeby nie wjechać w drugiego przeciwnika, bo nawet w sumie ciężko byłoby to skontrolować, bo jakby się pojechało tą ścieżką, to mogło po prostu tak szarpnąć motorem, podrzucić, że straciłoby się tę kontrolę i wpadłoby się w drugą osobę. Więc no ciężko było po prostu walczyć z innymi zawodnikami, trzeba było bardziej walczyć z torem. I to samo było w Cardiff tak naprawdę. Ty w Cardiff podejrzewam pierwszy raz na torze, tak? Pierwszy raz byłem, a to myślę, że jak większość zawodników. No właśnie. I jakie wrażenia z tego stadionu, z tego obiektu? Tam jak był przygotowany tor w twojej ocenie? Szczerze to no, wrażenia fajnie. Wielkie miasto, piękne. Stadion tak samo ogromny, robi wrażenie, no ale jeżeli chodzi o warunki jezdne i takie, żeby po prostu nie wiem, umożliwiać takie normalne ściganie, no to też to słabo wyglądało. Zresztą tak samo i w Grand Prix zwykłym, i w Grand Prix naszym. Dużo upadków, tak naprawdę nie z winy zawodników, tylko z winy toru, no bo my chcemy się ścigać, walczyć, a ktoś wjeżdża po prostu w jakiś moment toru i no i tor po prostu podrzuca, wybiera kolejne i no i zawodnik spada z motocykla. Zgoda, Wiktor. A taka opinia może też do ciebie dotarła, że żużlowcy na co dzień ścigający się w polskiej ekstralidze, gdzie są komisarze, dbają o tor, jest równo, gładko, pięknie, wyjeżdżają na inne tory, takie jak czy to Praga, czy Cardiff, i wtedy sobie nie radzą. To jest taki zarzut jakby troszeczkę w waszą stronę. I jak to odbierasz, Kuleczkę? Szczerze to no jest to trochę prawda, bo tak naprawdę jak się, nie wiem, jeździ cały czas na 400-metrowym torze na przykład, równym, a nagle się jedzie na, nie wiem, 300-metrowy dziurawy, no to jest trochę tak jakby nie ma się tego przygotowania do takiego toru nawet, bo to jest zupełnie inny tor, zupełnie inna jazda i po prostu jak ktoś no, rzeczywiście w ogóle nie jeździł wcześniej na takim torze, no to nagle przeskok z takiego toru na taki, to może się okazać, że on w ogóle tam nawet nie potrafi jeździć, no nie wiadomo. Później pewnie by się nauczył, wjeździł, no nie, ale na początku, jak się jest taki przeskok, no to nie jeździ się tak dobrze. Zwłaszcza nieraz słyszałem właśnie, sam byłem w Anglii na jednym takim torze, akurat w Glasgow, który znacząco różni się od tych naszych. Jest, no, kurde, dwa razy krótszy, łuki, zupełnie coś innego, to jest coś nowego. Czyli nieprzypadkowo mówi się o Anglii, o lidze angielskiej, że to jest najlepsza szkoła jazdy. No, czy to jest szkoła jazdy? No ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę tych Anglików u nas w lidze nie jeździ za dużo, więc nie wiem, czy to się tak przekłada na właśnie umiejętności, na pewno na ich tory to jest dobre. Tak samo jak oni przyjeżdżają do nas i na początku dla nich nasze tory to jest zaskoczenie, to tak samo dla nas są ich tory zaskoczeniem, tak myślę, ale akurat w tą naszą stronę to akurat jest, myślę, że ciężej. Jeżeli w sensie jak Polak przyjeżdża tam, to ma ciężej niż jak Anglik przyjeżdża tutaj. Do Polski. A jeszcze odwrócę troszeczkę to pytanie a propos komisarzy toru. Czy w tej sytuacji komisarze są niezbędni w polskiej lidze? Jeśli chodzi o to przygotowanie, o to zabezpieczenie, o to wygładzenie tej nawierzchni, bo później zderzacie nieraz wyjeżdżając na zachód z takimi sytuacjami jak w Cardiff czy w Pradze. No myślę, że tak. Myślę, że tam też powinni być i jeżeli z tego co słyszałem, to po prostu biorą jakąś nawierzchnię byle jaką, zmieszaną z kamieniami, która nie ma możliwości związania, po prostu żeby ten tor umożliwiał normalną jazdę i się nie rozwalał, no to moim zdaniem taki tor po prostu nie powinien być. I tak samo u nas jest to dbane. U nas o to dbamy i no, widać, że jest jednak ta różnica pomiędzy jazdą tam a tutaj. No, tam co drugi bieg były upadki, zawód zostaje w końcu odwołany, więc no,
nikt mi nie powie, że takie coś jest normalne. Jasne. Wiktor, ty opowiadasz o motocyklach, o wyścigach, o rywalizacji z taką pasją, że tutaj trzeba dodać, że w ogóle motocykle to jest twoja wielka zajawka życiowa. O tym trochę więcej porozmawiamy sobie w naszym 5. okrążeniu, ale musisz przyznać, że tak jest z motocyklami, bo tutaj jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Twoja dziewczyna też jeździ na motocyklach i to chyba się stało tak, że ty zaraziłeś Bozi tak. Motocyklami, a chyba tak jest w drugą stronę, że ona cię zaraziła wege? Wegetarianizmem? Znaczy się ogólnie to wegetarianizm to jest po prostu odkrycie czegoś, bo to nie jest tak, że to się tak zostaje wegetarianinem tak, o, że jedzenie jest jakieś lepsze, czy coś. To po prostu się odkrywa, że jednak to mięso nie jest takie zdrowe, jak o tym mówią ludzie, że nie wiem, te produkty mleczne i nabiał to jednak jest w zupełnie inną stronę niż mówią o tym w mediach, w reklamach. Ale musiałeś sam tego doświadczyć. Znaczy się, to po prostu jest taka świadomość. Po prostu jak sobie ktoś to uświadomi, no to później ma wybór. Albo przymyka na to oko i jest ślepy, udaje, że tego nie widzi, albo po prostu oszukuje sam siebie i sobie wmawia, że no, to jest dobre. No, ja po prostu nie jestem tą osobą, która widzi to po prostu, że to jest po prostu niezdrowe, że to po prostu powoduje większość tych najgorszych chorób, złych chorób się z tego biorą. Więc ja po prostu nie jestem na to ślepy i zwracam uwagę na to, co jem. Jeszcze porozmawiamy o tym w 5. okrążeniu, ale jeszcze chciałem wrócić do motocykli, do rywalizacji. Ten rok wydaje się taki wyjątkowy, bo złoty medal mistrzostw Polski w jeździe parami razem z seniorami, może nie byłeś pierwszoplanową postacią w tym, ale złoto jest. W parach juniorów złoto w pełni zasłużone. Jest szansa na kolejne złote medale i ten sezon możesz skończyć wspaniale. My dzisiaj rozmawiamy przed finałem młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski w Częstochowie, ale ten materiał zostanie wyemitowany już po tym turnieju. To jest kolejna szansa na złoto. Drużynowe mistrzostwa Polski. Ile jeszcze tych złotych medali Wiktor Lampart może w tym sezonie zgarnąć? No jest jeszcze trochę tego wszystkiego do zgarnięcia. No ja mam nadzieję, że uda się wszystkie na złoto zdobyć. No będziemy walczyć o wiadomo jak najwyższe cele. I miejmy nadzieję, że to wszystko nam się powiedzie. Chłopie, to ty będziesz jednym z najbardziej spełnionych juniorów w tym kraju, jak z workiem medali skończysz sezon 21 rok życia. No przecież nie można lepiej trafić. No tak, no wiadomo, medale to jest, jak później się na nie patrzy. Znaczy na początku to może, to wiadomo, ten dzień później to przemija, ale jak później się patrzy na te medale, no to czuje się to takie, że jednak coś się działo. Przypomina się ta historia. Złoto, zwycięstwo, sukces to jest jakby esencja sportu. A jak radzisz sobie w przypadku, bo tego też nie można uniknąć, porażek, szybko zapominasz, zamykasz się w sobie, przemyślenia. Jak to z tym bywa? Szczerze mówiąc, wiadomo, porażki są ciężkie, nie zawsze się wygrywa. No zależy, ja raczej, ja nie przegrywam, ja się uczę po prostu. Czasem wygrywam, a czasem się uczę. Tak sobie to tłumaczysz. I po prostu zawsze staram się wyciągnąć wnioski z porażki. Próbuję wyciągnąć jak najwięcej z tego, co mogłem zrobić lepiej. Wiadomo, nie zawsze po prostu da się też coś znaleźć. Czy to jakiś błąd, nie wiem, czy to przełożenia, czy błąd torowy, ale zawsze staram się znajdować po prostu ten błąd i po prostu, no wiadomo, czasem czuję się źle też po takich zawodach złych, no ale staram się gdzieś zapomnieć, bo w sumie to nic nie daje tego, że nie wiem, się tam gdzieś załamuje, czy coś, po prostu trzeba działać dalej i tyle. I walczyć o to, żeby na kolejnych zawodach było dobrze. Jako rzeszowianin dostajesz dziką kartę w trzeciej rundzie indywidualnych mistrzostw Polski, nie będąc już zawodnikiem Stali Rzeszów. To jest też chyba wartość dodana, że jednak w Rzeszowie cię szanują, pamiętają, stawiają na ciebie. No to jest chyba bardzo miłe. A jesteś zawodnikiem już innego klubu. Tak, no bardzo się ucieszyłem, że mam tę możliwość startu właśnie w Rzeszowie na finale Mistrzostw Polski. Był to dla mnie wielki zaszczyt, że zostałem wybrany i dziękuję właśnie za tę możliwość i cieszę się, że właśnie o mnie pamiętali. Zadowolony z występu przy Hetmańskiej? Szczerze to nie, liczyłem na więcej.
No ale poszło jak poszło. Ty bywasz częściej na stadionie przy Hetmańskiej, masz okazję podjechać do chłopaków, może troszeczkę przetestować sprzęt, korzystasz z toru? No w tym roku jak było tak, że w sumie nie wiem, nie pamiętam, w tamtym roku, jeszcze przed w tamtym roku to nie jeździłem do tamtego roku z 3 lata na tym torze, dosłownie z 2-3 lata w ogóle, także ani na treningu, ani nic, więc już miałem takie kurde, pojedźmy już w tym Rzeszowie się chociaż na treningu przejechać, tak przejeżdżam. No może nie codziennie, ale często koło tego stadionu i sam myślę, że chociażbym się przejechał. No i właśnie w tym roku akurat, nie wiem, byłem tu z 5 razy na treningu, więc sporo. Ale wy tu z Rzeszowa macie tak, że od czasu do czasu wyjeżdżacie nawet na Węgry, żeby trochę pojeździć gdzieś tam, Miskolc, Nigerhaza, też korzystasz z tego? Tak, ja byłem akurat w Nagihalaszu nie tak dawno. W sumie tam nie, mieliśmy 3-4 godziny drogi, akurat właśnie przed Cardiff, bo tam ten tor też jest taki mały. No więc byliśmy tam właśnie po to, ale tak to raczej jeździmy tam tylko na początku sezonu właśnie, gdzieś tam właśnie na te południowe strony. Gdy kibice pytają, gdzie będzie startował w przyszłym sezonie Wiktor Lampard, odpowiedź jest już chyba znana. I tutaj uwaga, drodzy Państwo, jeżeli przewidujecie, planujecie, spekulujecie transfer. Wiktor, jaka sytuacja? No kontrakt mam na 2 lata, więc no jakby... Nie ma tematu. Tak. Właśnie dowiedziałem się, a w Lublinie presja na złoty medal mocno odczuwacie? Ten finał będzie wielki. Bartosz z Marsligi, moje Bermudy z Telgorzów. Sorki. Dzwoni Bartek z Marsligi pewnie. Boże, dzwoni. Dzwoni Bartosz właśnie. A tak serio to... czy presja jest? No właśnie śmieję się, bo przed zawodami w Toruniu siedzimy, przebieramy się w szatni i tam nikt się nie odzywa, widać, że wszyscy to skupieni i ktoś tam powiedział, nie wiem czy to, no czuć presję w tej szatni i tak zaczęliśmy się tam śmiać i właśnie no rzeczywiście, niby nie czuć, a tak naprawdę czuć było ją, bo jednak zależy nam na awansie do finału i zwłaszcza też w Lublinie, no musieliśmy dać siebie 200%, żeby odrobić te 10 punktów i awansować do finału, więc no myślę, że jest. A co was tak powiązało na motoarenie? Co wam nie zagrało, żeby później no, wielki szacunek odrobić straty na lubelskim torze, gdzie jesteście tutaj absolutnie top mistrz? No szczerze mówiąc, to co nas w Toruniu, co było ciężkiego, no to tor był taki kurde inny niż jak tam byliśmy wcześniej. Był wymagający na pewno. No, nie należał do najprostszych. No Mikel no niestety upadł na tej próbie, właśnie wjechał tam pechowo bardzo w jedną kolejnę, która w sumie tam była tylko jedna i, no i akurat no wjechał w nią, no i tak go wyrzuciło, że no pechowo to bardzo się skończyło, no i też właśnie zabrakło go w tym Toruniu, dlatego w sumie tak to się pewnie skończyło. A co, w Lublinie po prostu byliśmy dobrze dopasowani. Tor akurat był troszkę inny niż na ostatnich zawodach w Lublinie, ale udało się dobrze dopasować. Pojechaliśmy dobrze i całe szczęście, że awansowaliśmy do tego finału, bo nie wiem, jakby to było, jakbyśmy nie awansowali. W Lublinie szaleństwo, jeśli chodzi o kibiców, zainteresowanie. Na każdym meczu pełen stadion. Jak ty to przyjmujesz? To z tym się lepiej żyje? To was niesie na skrzydłach w każdym meczu? Myślę, że na pewno. Myślę, że jest to ogromny atut, zwłaszcza jak jeździ się na inne tory i widzi się, że tych kibiców nie ma. I można to docenić, że właśnie w Lublinie jest ten szał na żużel, przychodzą ci kibice i te bilety się wyprzedają, jakbyśmy byli jakimiś, nie wiem, gwiazdami roku, a nie żużlowcami, bo tak naprawdę teraz to na innych stadionach tak naprawdę nie ma czegoś takiego. Można normalnie przyjść kupić bilet, a u nas bilet wyprzedaje się w 2 minuty. Więc no jest to niesamowite. No to takie żużlowe gwiazdy roka, a nie wiemy jak to się skończy. Motor będzie pewnie zdecydowanym tutaj faworytem. Problemy kadrowe, nie ma Andersa Thompsona w drużynie gorzowskiej, ale ja już wybiegając w przyszłość, już na koniec naszej rozmowy, motor za rok może być w imponującym składzie. Wiktor Lampard będzie miał w zespole, będzie miał od kogo się uczyć, podglądać. Dominik Kubera, Jaro Hampel zostaje. Bartosz z Marsligi, to będzie ekipa. No, drużyna będzie mocna. Będzie z kim jeździć.
Ten skład zespołu już jest znany, wy już tak wiecie, nie pytam o szczegóły, ale wiecie, co was czeka za rok? Wiem, że najważniejszy jest tegoroczny finał, ale za rok co się będzie działo? Nie mam pojęcia. To dopiero się okaże. Dobrze. Wiktor, wielkie dzięki, że znalazłeś czas. Pomiędzy zawodami jednymi jedziesz za chwilę na drugie. Jeszcze ciśnij w tym sezonie, żeby tych medali dorzucić, bo to wiesz, przechodzisz do historii. Przechodzisz jako zawodnik, który naprawdę sporo zwojował. No i myślę, że będzie dobrze. Też mam taką nadzieję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wiktor Lampart, Motor Lublin, był dzisiaj naszym gościem. Drodzy Państwo, zapomniałbym tradycyjnie od naszego partnera. Wiktor, dla Ciebie kawa. Kofeina kolumbijska. Bardzo smacznego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na żużlowych torach. Pozdrawiam. Trzymaj się. Dziękuję bardzo.